Państwa dużo sygnałów o wysokim stężeniu chloru w wodzie płynącej z kranów. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie bliżej. Panie burmistrzu, mieszkańcy sygnalizują, że jest dosyć wysoki poziom chloru w wodzie w kranach. Czy coś może pan więcej na ten temat powiedzieć? Czym jest to spowodowane? Szanowni Państwo, mamy naprawdę bardzo dobrą wodę w Łowiczu, przede wszystkim z dwóch studni głębinowych. Od 2 lat nie był stosowany podchloryn sodu. Woda była uzdatniana poprzez lampy UV, ale w związku z pojawieniem się tych skorupiaków musieliśmy zastosować podchloryn sodu, którego od 2 lat w wodzie po prostu nie czuliśmy. Także przejściowo w tej chwili jeszcze co najmniej miesiąc będzie on w jakimś niewielkim zakresie wyczuwalny, ale chcę dodać, że jest stosowana bardzo bezpieczna dawka poniżej połowy dawki dopuszczalnej. Także woda jest zdatna do picia, do kąpieli, do wszystkiego, do czego chcemy jej używać, ale szczegóły pan dyrektor, który się bezpośrednio tematem zajmuje, może. Ja może uzupełnię właśnie, że dezynfekcja lampami UV powoduje, że z ujęcia wychodzi woda i czysta, i dobra, i bez żadnych dodatków, że tak powiem. Niemniej jednak mamy ponad 130 km rur położonych w mieście i tam może następować te wtórne zanieczyszczenie. Złogi na rurach, odcinki ślepe, przeważnie gdzieś tam końcówki, gdzie rzeczywiście ta woda stoi i stwarza warunki dla takich mikroorganizmów do bytowania. Dlatego też postanowiliśmy, w porozumieniu oczywiście z sanepidem, powrót na jakiś czas do stosowania podchlorynu sodu, chociaż lampy też oczywiście funkcjonują i myślę, że jeszcze z tydzień tak może być, że będzie odczuwalny, ale proszę Państwa, on jest właśnie dlatego odczuwalny, że odzwyczailiśmy się od jego zapachu i najbardziej wtedy, kiedy ta woda jest w jakimś pojemniku, powiedzmy, jeżeli kąpiemy się w wannie, to tak, pod prysznicem raczej nie powinno być tego chloru czuć. Myślę, że problem zarówno tych organizmów, jak i tych różnych niedogodności zostanie w marcu już usunięty. Tu mam głębokie przekonanie, że tak będzie, bo cały czas jakieś wykonujemy działania, które pozwalają nam wyeliminować. Zresztą powiem, że od ponad tygodnia już nie mamy sygnałów o żywych organizmach z miasta, bo codziennie wykonujemy pukanie na kilku ulicach, na kilku końcówkach, gdzie też próbujemy jakby brać próby i sprawdzać. Są tylko, zdarzają się jeszcze, ale martwe już, więc... A proszę powiedzieć, od jak dawna jest woda chlorowana dodatkowo? To będzie chyba około miesiąca. Tylko tak jak powiedziałem, w pierwszym etapie ta woda, mniej więcej wymiana wody w sieci to jest gdzieś tak raz na 2-3 dni. Czyli ta, która z ujęcia zostaje dzisiaj wprowadzona do sieci, to do mieszkańca dociera różnie, czy bliżej ujęcia, czy większy rozbiór, ale mniej więcej dobę, dwie, a u niektórych jest dopiero za 3 dni. Więc i to odkładanie się jakby chloru w wodzie też trochę trwa. Tam, gdzie jest mały rozbiór, tego chloru jest, może być odczuwalny więcej. Ale tak jak powiedziałem, norma na ujęciu, dozujemy normę poniżej dopuszczalnej, a na terenie miasta też bierzemy codziennie próby. Codziennie, proszę Państwa, to nawet połowy tej dawki nie osiągają. Ja rozumiem, że się odczuwa, bo i pracownicy mówią, ale to właśnie, musimy się, żeby było lepiej, musi być na początku. A czy znamy już datę, kiedy to chlorowanie zostanie zaprzestane? To znaczy, myślę, że zmniejszane dawki będą, tak jak powiedziałem, już za tydzień zaczniemy zmniejszać dawki chloru. A czy w późniejszych częściach roku będzie ten proces powtarzany, czy? To znaczy, powiem tak, na pewno będziemy chcieli co jakiś czas jednak dezynfekować przez choć krótki okres podchlorynem wodę, bo tak jak powiedziałem, lampy
ich działanie kończy się po przejściu przez nie strumienia wody. A w mieście, no nie chcielibyśmy znów mieć jakichś niespodzianek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.